Proszę Państwa, zatem możemy chyba już rozpocząć. Oficjalnie już witam Państwa na drugim seminarium organizowanym przez Zespół Historii Kartografii. Proszę Państwa, nasze spotkanie jest nagrywane i później zostanie upublicznione na Facebooku i na naszej stronie internetowej. Także ostrzegam lojalnie, ale Państwo chyba otrzymali Teamsa. Proszę Państwa, podobnie jak za pierwszym razem, tak i dziś pretekstem do naszego spotkania jest rozstrzygnięcie konkursu o nagrodę imienia profesora Stanisława Aleksandrowicza. Konkurs skierowany jest do młodych adeptów różnych kierunków i różnego stopnia, a więc studentów, którzy kończą pierwszy stopień, piszą licencjaty, którzy kończą drugi stopień, piszą magisteria. Jest to konkurs, którego przedmiotem są prace dyplomowe i magisterskie, które w swoich badaniach wykorzystują dawną mapę, zarówno jako źródło do prowadzenia badań, jak i przedmiot tych badań, czyli taki główny obiekt zainteresowania naukowego. Proszę Państwa, w tym roku, czy w ubiegłym roku na konkurs wpłynęło dużo więcej prac niż w poprzednim, bardzo nas to cieszy. Postanowiliśmy przyznać główną nagrodę, ale również na wniosek przewodniczącego jury, czyli profesora Bogumiła Szadego, postanowiliśmy przyznać też jedno wyróżnienie. Proszę Państwa, zwycięzczynią została pani Maria Kuźma, która napisała pracę magisterską pod kierunkiem pani profesor Beaty Konopskiej, a tytuł tej pracy to wykorzystanie GIS do oceny kartometryczności wybranych źródeł kartograficznych wykorzystanych podczas paryskiej konferencji pokojowej 1919-1920. Praca napisana została na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Rok temu nie przyznaliśmy wyróżnienia, ale w tym roku postanowiliśmy przyznać takie wyróżnienie. Otrzymał je pan Daniel Sobczyński, także za pracę magisterską, tym razem napisaną pod kierunkiem pana profesora Jacka Kozaka i zatytułowaną Powiązania procesów osadniczych ze zmianami rozmieszczenia i trwałości lasów w Beskidzie Niskim. Praca ta została napisana na Wydziale Geografii i Geologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wszystkim autorom zgłoszonych prac, nie tylko zwycięzcom, serdecznie gratulujemy. Bardzo cieszymy się, że to zainteresowanie jest większe niż w ubiegłym roku. No to napawa nas optymizmem. Liczymy, że młodzi ludzie jakoś z historią kartografii czy z dawną mapą będą obcować później w swoim życiu zawodowym. Proszę Państwa, ja przypomnę również, że Zespół Historii Kartografii organizuje co 2 lata ogólnopolskie konferencje historyków kartografii. W tym roku, w październiku, konferencja odbędzie się w Toruniu. Już teraz zapraszam i zawsze już od wielu lat tradycyjnie jeden z paneli poświęcony jest właśnie młodym naukowcom, czyli doktorantom i studentom, na którym również oni mogą zaprezentować wyniki swoich badań albo projekty swoich badań właśnie dotyczące dawnych map i dawnej kartografii. Informacje o tej konferencji znajdziecie Państwo na stronie Zespołu Historii Kartografii, zarówno na Facebooku, jak i na stronie www. Proszę Państwa, przejdźmy zatem do dzisiejszych referatów. Będą to 3 referaty, a w zasadzie 3 takie wejścia podzielone na kilka referatów. Pierwszy, kształtowanie granic Polski po I wojnie światowej. Metodyczne problemy badań źródeł kartograficznych i tekstowych wygłoszą pani profesor Beata Konopska oraz pan profesor Marek Barwiński. Proszę Państwa, Państwo się już podzieliliście swoją częścią referatu. Ja w razie czego mam przygotowane prezentacje, które gdyby były problemy techniczne, mogę również u siebie otworzyć. Proszę też o trzymanie dyscypliny czasowej, czyli około 30 minut. Gdyby Państwo chcieli w międzyczasie zadać prelegentom pytania, proszę pisać na czacie. Po tych 3 wystąpieniach również będzie czas, żeby ewentualnie jakieś pytania
zadać wszystkim prelegentom lub podzielić się swoją refleksją. Zatem zapraszam panią profesor Beatę Konopską, a ja już się wyłączam. Panie przewodniczący, szanowni państwo, uprzejmie dziękuję za przekazanie głosu. Proszę tylko o sygnał, czy prezentacja jest już widoczna. Tak, jest widoczna. Super. Otóż nasze seminarium dzisiaj w zasadzie będzie monotematyczne, a osoby, które w nim wystąpią, są to wykonawcy dość ważnego, myślę, dla historii kartografii grantu pod tytułem Kształtowanie granic Polski niepodległej w świetle dokumentów kartograficznych. Projekt realizowany jest w ramach konkursu, który został ogłoszony przez dawne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dzisiaj Ministerstwo Edukacji i Nauki. Projekt jest realizowany w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Realizuje go 8 osób. Pochodzimy z różnych ośrodków naukowych, z Lublina, z Łodzi, z Wrocławia i z Krakowa. Dzisiaj część tego zespołu będziecie państwo mieć możliwość poznać. Przedmiotem badań naszych jest część narodowego dziedzictwa zachowanego po konferencji pokojowej w Paryżu, ale zawężona do opracowań kartograficznych, które były przygotowywane na potrzeby negocjacji kształtu granic Polski, przyszłej Polski. Badanie nasze obejmuje mapy i szkice kartograficzne, jakie zostały opracowane w latach 1916-1923, ale nie tylko te stricte kartograficzne dokumenty, mapowe dokumenty, ale również cała dokumentacja, która pozwala nam zrozumieć rolę tych map, zrozumieć motywy przystąpienia do ich opracowania, ale też i dotrzeć do źródeł różnego rodzaju, na podstawie których te mapy zostały opracowane. Czyli mówiąc krótko, szukamy map i materiałów roboczych, które przyczyniły się do ich powstania. Kwerendy wykonujemy w wielu archiwach, w archiwach amerykańskich, brytyjskich, austriackich, czeskich, francuskich, litewskich, niemieckich, polskich i ukraińskich. Mamy już część tej kwerendy archiwalnej za sobą. Oczywiście część kwerend jest wykonywana in situ, czyli jedziemy do archiwum, ale wiele archiwów już ma materiały zdigitalizowane i posługujemy się również dokumentacją dostępną przez internet na stronach internetowych poszczególnych jednostek. Co jest celem naszego projektu? Otóż celem naszego projektu jest krytyczne opracowanie tych źródeł kartograficznych, stąd mówimy o mapie i dokumentacji towarzyszącej, ale nie tylko. No jak już je opracujemy, to chcielibyśmy państwu udostępnić, czyli upowszechnić online wszystkie uporządkowane i opracowane dokumenty. Czyli można powiedzieć, że mamy taką część w grancie mocno technologiczną i dzisiaj w drugiej części naszego seminarium będziemy o tym dość dużo mówić. Nasz projekt został podzielony na 5 zadań. Pierwsze zadanie to kwerendy, o których już państwu mówiłam, analiza znalezionych dokumentów, pozyskanie kopii cyfrowych, czyli całe poszanowanie, powiedziałabym, praw autorskich związanych z kopiami, z pozyskaniem tych kopii, z przechowywaniem tych kopii. Kolejne zadanie to merytoryczne opracowanie źródeł oraz przygotowanie ich do zamieszczenia w bazie.
Właśnie w tym zadaniu, w tym merytorycznym opracowaniu i przygotowaniu do zamieszczenia tych źródeł w bazie mieści się praca naszej laureatki konkursu imienia Stanisława Aleksandrowicza. Kolejne zadanie to jest już czysto informatyczne, związane z opracowaniem bazy źródeł i z jej implementacją. I ostatnie dwa zadania, czyli integracja bazy z systemem Polskiego Towarzystwa Historycznego, który jest partnerem w naszym grancie. No i ostatnie, myślę, że najbardziej przyjemne, promocja i upowszechnianie wyników. I proszę Państwa, co było inspiracją do tego, że dzisiaj zajmujemy Państwu czas i chcielibyśmy cokolwiek już opowiedzieć o naszym grancie, bo jak Państwo widzą, jeszcze do końca naszego grantu pozostało sporo, ale już część tych prac jest wykonana przez nas i wydaje nam się, że możemy się już częścią takich naszych doświadczeń i przemyśleń z Państwem podzielić, a też i te nasze doświadczenia i przemyślenia wynikają z kwerend, które odbyliśmy, kwerend wykonanych i w Polsce, i za granicą. Proszę Państwa, co udało nam się odnaleźć? Ponieważ jesteśmy na seminarium poświęconym kartografii, dawnej kartografii, to pozwolę sobie skupić Państwa uwagę głównie na materiałach kartograficznych, pomijając szczegóły dotyczące tej części materiałów pisemnych. O nich oczywiście wspomnę, ale główną uwagę chciałabym zająć właśnie dokumentacją kartograficzną. Uporządkowałam ją zgodnie z zasadami kartograficznymi. Otóż, proszę Państwa, to, co znaleźliśmy, to mapy w różnych skalach. Oczywiście są to reprezentacje map małoskalowych, średnio i wielkoskalowych, z tym, że mapy wielkoskalowe, to mówimy tutaj głównie o mapach topograficznych, które zostały wykorzystane do naniesienia treści tematycznej. One nie były tworzone w trakcie czy przed konferencją, natomiast to, co powstawało przed i w trakcie konferencji, to głównie mapy w małych skalach i w mapach i w skalach średnich. Jakie były techniki wykonania tych map? Gro map jest rękopiśmiennych, ale też mamy do czynienia z mapami drukowanymi, monochromatycznymi w większości przypadków, ale też i drukowanymi wielobarwnymi. Część z map tych drukowanych ma dodatkowe nadruki. Są to głównie mapy wykonane właśnie w skali monochromatycznej i z dodatkowym nadrukiem treści eksperckiej, wykonanym bądź to w kolorze czerwonym, takiej czystej magenty, albo w kolorze niebieskim, czyli czystego cyjanu. Czyli dodatkowo mapa już wcześniej wydrukowana służyła jako podkład do nadrukowania treści eksperckiej. Kolejny rodzaj map, z jakimi mamy do czynienia, to są mapy drukowane z odręcznymi komentarzami. Tych komentarzy jest dość sporo. One czasami komentują sytuację pokazaną na mapie, ale w większości przypadków są to jakieś krótkie odniesienia, co należy poprawić, co należy dodać, czyli można powiedzieć takie egzemplarze jeszcze korektowe z dodatkową informacją, o której należy powiedzieć, prezentując daną mapę, czyli taki, powiedziałabym, podpowiadacz dla polityków, którzy siedzieli przy stole i negocjowali granice, czy lobbowali, prawda, z innymi politykami z innych krajów. Lobbowali w naszej sprawie. Proszę Państwa, więc tych wariantów jest dość sporo. Jeżeli chodzi teraz o tematykę, tematyka map jest różnorodna, ale też możemy tutaj mówić o pewnych grupach. Są to mapy administracyjne i polityczne, czyli takie, które pokazują wyłącznie granice.
mapy narodowościowe, językowe, wyznaniowe, gospodarcze, czyli mapy, mówiąc krótko, o tematyce społeczno-gospodarczej, ale z naciskiem na tą część społeczną. Wydaje nam się, że tych map powstało dużo więcej. Tam też mówimy o dość dużym takim rozrzucie metodycznym, jeżeli chodzi o samo opracowanie tych map, ale w to się nie będziemy zagłębiać. Ja pominę ten temat. Więcej Państwo dowiecie się o tym już przy prezentacji samych map. Co jeszcze mogę dodać? Stopień dokładności. Proszę Państwa, część map sprawia wrażenie bardzo kartometrycznych, bardzo porządnie wykonanych, ale wiele map zwróciło naszą uwagę i wydawało nam się, że są to pewne szkice, które niewiele mają wspólnego z geometrią, tak? Czyli mówiąc, nie są w żadnym obzorowaniu wykonane te mapy i prawdopodobnie nie bardzo będą mogły być użyte w naszej bazie, czyli nie bardzo mogą być użyte w bazie, w której będziemy udostępniać mapy poprzez interfejs kartograficzny. W związku z tym część z tych map została poddana badaniu kartometryczności i to była właściwie taka inspiracja do podjęcia tych badań, ale też i do napisania tej pracy magisterskiej, o której dzisiaj będziemy mówić i która jest właściwie głównym powodem, dla którego żeśmy się dzisiaj tutaj wszyscy spotkali. Proszę Państwa, wiele map ma znamiona takich szkiców kartograficznych, ręcznie wykonanych. One są, powiedziałabym, bardzo dobrze wykonane. No i wiele map, które znajdowaliśmy w luźnych notatkach, ma charakter map wyobrażeniowych, czyli już kompletnie i oba adresy działają, może się różnią. Nic wspólnego z kartograficznym podejściem do opracowania tej treści. I proszę Państwa, to, na co chciałabym na koniec zwrócić uwagę, to ogromna ilość map, ogromna liczba map, którą odnaleźliśmy, są to pierworysy, które były zwielokrotniane. Pierworysy, drukowane pierworysy, tak byśmy powiedzieli, czyli ten pośpiech, jaki towarzyszył konferencji, powodował, że pomijano tą fazę czystorysu, nie opracowywano już czystorysów, tylko powielano pierworysy ze ślepymi legendami, czyli z takim miejscem wyznaczonym na legendę, ale czekającym już na eksperta, który mógł nanieść tam swoją treść, często, proszę Państwa, ołówkiem, kredkami, tego typu materiały odnajdujemy. I proszę Państwa, jakie problemy się pojawiły podczas naszych kwerend? Okazało się, że te źródła kartograficzne są o wiele bardziej rozproszone, niż nam się na początku wydawało, że znajdują się w dużo więcej miejscach, instytucjach, ale też i są rozproszone w obrębie jednej instytucji, czy to archiwalnej, czy bibliotecznej. Z bardzo prostej przyczyny. Mapy wyjęte są z dokumentacji, z którą pierwotnie tworzyły jeden kompletny dokument. Przechowywane są często w osobnych teczkach albo w zespole, który jest dedykowany, który jest zespołem kartograficznym i mającym jeszcze inne dokumenty niezwiązane z konferencją paryską, albo po prostu w dokumentacji konferencyjnej, ale wyjęte z pierwotnych dokumentów, mają sygnaturę, mają wszystko, co jest związane z dokumentem archiwalnym, ale ta sygnatura jest sygnaturą nową, nie ma ona związku z zespołem pierwotnym, w związku z tym jest nam bardzo trudno połączyć tą dokumentację pisaną z samą mapą. Co tyczy się już dokładnie samych map, to datacja i ustalenie autorstwa. Wiele z tych map jest po prostu niepodpisanych, nie mają daty powstania. Możemy się tylko domyślić po treści, która jest naniesiona, czy po charakterze pisma, które się znajduje na marginesie, kto ją sporządził, czy kto przygotował treść merytoryczną.
To, proszę Państwa, jest duży kłopot, z którym się starliśmy już w zasadzie na samym początku. Zajmuje on nam dość sporo czasu, żeby te wszystkie elementy połączyć. To nam pomaga. Pomagają nam w tym wszystkim różnego rodzaju protokoły, memoriały. Pomagają nam również takie dokumenty jak zamówienia chociażby do drukarni, jak rachunki, które zostały wystawione na przykład za druk. W związku z tym jesteśmy w stanie poprzez adresata tych rachunków połączyć pewne mapy, jak w jakiś sposób je uporządkować. Ale to są problemy badawcze, które z jednej strony nas cieszą, natomiast z drugiej strony martwi nas, że aż tyle problemów się pojawiło i wynikają one głównie z, powiem teraz jako kartograf, ale ze złego zrozumienia, czym jest dokument kartograficzny. Czyli odłączenia mapy od wszystkich materiałów źródłowych, które by pozwoliły ocenić wartość tej mapy, ocenić rzetelność opracowania, i potem rolę, jaką ona pełniła w całym procesie negocjacji granic. Ja już Państwu serdecznie dziękuję. Proszę teraz pana profesora Barwińskiego, który w swojej prezentacji Państwu przedstawi już przykłady tych map, które udało nam się odnaleźć, więc będziecie Państwo mieć okazję popatrzeć, jakiej jakości te mapy są, jak one funkcjonowały 100 lat temu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Zapraszam zatem pana profesora Barwińskiego. Dziękuję bardzo. Już postaram się udostępnić mój ekran i pokazać, co tutaj jest. Już momencik. Mam nadzieję, że widać. Oczywiście tytuł taki sam. Ja postaram się. Geograf tutaj, zresztą mówimy dużo o mapach, to chciałbym Państwu troszkę tych map tutaj pokazać. Czy widać, słychać? Tak, wszystko jak należy. Dobrze, dziękuję bardzo. Chciałbym Państwu pokazać kilka map, czy kilkanaście. To oczywiście jest tylko niewielki fragment, bo tych map odnaleźliśmy setki. To jasne, że tutaj mamy duże ograniczenie czasowe. Natomiast będę chciał pokazać mapy różne. Różne pod względem obszaru, różne pod względem tematyki, różne pod względem wartości merytorycznej, jakości itd., itd., żeby chociaż dać jakiś taki podstawowy obraz tej różnorodności, o której już pani profesor przed chwilą wspominała. Proszę Państwa, te mapy mają też, mimo że są różne, to jednak mają trochę cech wspólnych. Jedną z cech wspólnych jest to, że większość z nich odnosiła się, jeżeli odnosiła się do ziem polskich czy terytorium Polski, to odnosiła się do granic przedrozbiorowych. Oczywiście przez te 123 lata rozbiorów na tych ziemiach zmieniło się wszystko, natomiast tak de facto ci geografowie czy historycy, jeżeli chcieli odnosić się do jakichś granic, to się odnosili do poprzednich, czyli do tych z końca wieku XVIII. I to jest taka cecha dość istotna, choć czasami było to odnoszenie dość karkołomne. Druga cecha to było to, że różnymi metodami przedstawiano rozmieszczenie ludności czy strukturę językową, religijną. Inaczej przedstawiono ludność polską, inaczej przedstawiano ludność innej narodowości. Tu chodziło oczywiście o propagandowe jakby uwypuklenie rozmieszczenia czy ilości ludności polskiej. Mamy tutaj mapę, która na tak zwane oko wygląda tak porządnie, ładnie, solidnie i tak dalej. Natomiast nie do końca jest ona konsekwentna, bo pokazuje obszary językowe na historycznych ziemiach Polski. Natomiast jak widać w ogóle nie pokazuje obszarów z ludnością niemiecką. W ogóle nie ma tego na tej mapie, mimo że ta ludność oczywiście tutaj była. Nie odnosi się w żaden jakby sposób też do ludności żydowskiej.
Natomiast pokazuje ludność mówiącą językiem litewskim, rusińskim, białoruskim, ale wyłącznie na obszarach, gdzie ona stanowi ponad 50%. Natomiast ludność polska jest pokazana w kilku przedziałach, czyli i tam, gdzie stanowi ponad 50%, ale też są przedziały mniejsze, nawet przedziały, gdzie jest mniej niż 10% ludności polskiej. I to oczywiście umożliwia jakby rozciągnięcie, takie optyczne, terytorialne rozciągnięcie ludności polskiej na bardzo, bardzo duży obszar i generalnie jakby pokazanie jej dominacji. Mamy mapę, która pokazuje dokładnie to samo, czyli też chodzi o te obszary językowe, też chodzi o pokazanie ludności polskiej w kilku przedziałach wartości liczbowej. Natomiast jest to zupełnie inna metoda, zupełnie inna technika, inny sposób wykonania mapy i też jakby efekt wizualny jest całkowicie odmienny. Tu z kolei mamy przykład mapy bardzo precyzyjnie pokazującej rozmieszczenie ludności polskiej, bo przy tamtych dwóch nawet nie było podanego źródła danych, dlatego nie ma możliwości zweryfikowania. Tutaj są dane na podstawie spisów ludnościowych we wszystkich trzech zaborach, tych spisów z punktu widzenia lat 20. spisów najnowszych. Jest to pokazane bardzo precyzyjnie, natomiast dotyczy to jest pokazana wyłącznie ludność mówiąca językiem polskim i od udziałów 90-kilkuprocentowych do poniżej 5%, co też umożliwia jakby rozciągnięcie rozmieszczenia ludności polskiej na całe ziemie historyczne, nawet to wychodzi jakby poza granice rozbiorowe, zwłaszcza na południu czy na zachodzie. Ale tutaj akurat źródła danych są podane i jest to podane bardzo precyzyjnie. Oczywiście te mapy, czy językowe, bo też trzeba pamiętać, że w spisach na przełomie wieku XIX i XX nie było pytania o narodowość, było pytanie o język ojczysty. I na podstawie właśnie struktury językowej budowano strukturę narodowościową i te mapy, czy narodowościowe, czy religijne były po to, żeby wytyczać na nich potem jakieś granice. Oczywiście celem głównym były granice polityczne, było ukazanie obszarów, które powinny należeć do Polski, czyli wytyczenie tak zwanych granic postulowanych. I tu mamy znowu przykład mapy, gdzie mamy to rozmieszczenie językowe ludności polskiej, czy ludności polskojęzycznej też w bardzo różnych przedziałach czasowych. To nie jest tylko dominacja, wręcz przeciwnie, też udziały mniejszościowe. I mamy naniesione bardzo różne granice. I granice przedrozbiorowe, i granice zasięgu języka łotewskiego, języka litewskiego. I też tak zwane granice proponowane. I tutaj widać, że kredką jest dorobiona, czy rozciągnięta na wschód propozycja tej granicy proponowanej polskiej i mamy mapę następną, gdzie już w wersji drukowanej zostało to uwzględnione. Czyli jakby przygotowanie szkic i mapa z proponowanymi granicami Polski w oparciu o strukturę językową ludności no z okresu 20 lat przed pierwszą wojną, bo wtedy te spisy, choć ten pruski był w 910, czyli troszkę te dane były aktualniejsze. Tu jest podobna idea mapy, natomiast tu jest pokazana, też jest pokazane rozmieszczenie ludności polskiej, natomiast jest zrobiony bardzo oryginalny podział tej ludności polskiej na obszary z absolutną dominacją ludności polskiej, z relatywną dominacją ludności polskiej i z kulturową dominacją ludności polskiej. Czyli coś takiego jak dominacja relatywna czy dominacja kulturowa, oczywiście tam, gdzie nie dało się wykazać tej dominacji absolutnej ponad 50%. I też mamy dwie propozycje przebiegu granicy wschodniej, dwie różne. No, to jest jedna z najbardziej znanych map z tego okresu, myślę, że wszystkim Państwu znana, czyli oficjalna propozycja przedstawiona przez Romana Dmowskiego jako postulowane granice Polski. Też mapa wizualnie wygląda bardzo tak solidnie, porządnie, jest dobrze opisana, z czytelną legendą i tak dalej, i tak dalej. Można powiedzieć, że wszystko jasne. Natomiast gdybyśmy tylko takie mapy jakby odnajdowali, to naprawdę byłoby super. Natomiast bardzo często odnajdujemy coś takiego. Jest mapa podpisana Polska, nie ma legendy, nie ma daty, nie ma autora, nie ma wydawcy. I jeszcze treść jest w
tak mówiąc delikatnie, dyskusyjna, bo widać, że zachodnie granice są to granice wytyczone w Wersalu, bo już mamy obszary plebiscytowe, mamy wolne miasto Gdańsk. Czyli jest to druga połowa wieku, przepraszam, nie wieku, tylko druga połowa roku 19. Mapa mogła być z drugiej połowy roku 19, mogła być z roku 20. Natomiast wschodnia granica, jest to na dole tutaj zapisane jako granica postulowana, natomiast przez kogo postulowana, do kogo jest wysuwany postulat, no i zasięg terytorialny, no jak na koniec roku 19, dość kosmiczny tej granicy wschodniej. I bardzo dużo jest takich przykładów map, gdzie jest jakiś gotowy podkład z siecią rzeczną, siecią komunikacyjną i na to są ręcznie nanoszone różne rzeczy, czy propozycje przebiegu granic, czy właśnie jakieś elementy gospodarcze, czy narodowościowe, religijne i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, tutaj mamy przykłady jakby działalności drugiej strony, bo to na konferencję nie tylko Polacy przygotowywali swoje mapy, tylko praktycznie wszystkie strony. Tutaj mamy mapę przygotowaną przez stronę ukraińską, gdzie tak jak na mapach przygotowanych przez stronę polską, to ludność polska była robiona na czerwono, no to tutaj mamy ludność rusińską na czerwono. No i zasięg jest, tak powiem, mało ograniczony, czyli sięga praktycznie do Nowego Sącza, po Zamość, prawie do Sandomierza, obejmuje Siedlce, obejmuje całe Podlasie po Augustów. Czyli bardzo, bardzo rozległy zasięg ludności rusińskiej, dużo mniejszy zasięg ludności polskiej, niewielki ludności litewskiej. I znowu dla porównania mapa przygotowana przez stronę litewską, gdzie ten zasięg terytorialny ludności litewskiej schodzi bardzo daleko na południe, aż na południowe Podlasie, praktycznie po Radzyń. Mamy tutaj rozmieszczenie ludności litewskiej. Nie jest to jako rozmieszczenie historyczne, tylko aktualne na lata 20. Czyli wszystkie strony też przygotowywały swoje wersje. I to też nie było tak, że te wersje były jakoś fałszowane. Nie. Tu po prostu szło o wykorzystanie danych, o swojego rodzaju manipulacje, to tak samo jak na tych mapach, które wcześniej pokazywałem, jakby poniżej 5% udział ludności polskiej, jakby poniżej 5% to też jest 1%. I można było rozciągnąć to bardzo daleko na wschód. Też brano dane litewskie czy ukraińskie, też starano się pokazać jak największy obszar przynależny czy postulowany dla danego narodu. Oczywiście bardzo dużo tych map obejmowało jakieś fragmenty, nie całe terytorium, tylko jakieś regiony mniejsze lub większe. Tu akurat mamy większy region. Bardzo znana też mapa rozmieszczenia ludności polskiej na terenie zaboru pruskiego. Według spisu z 1910 roku, czyli na pewno tuż przed wojną, tutaj mamy rozmieszczenie ludności polskiej w 5 przedziałach. I na północy też rozmieszczenie ludności litewskiej, na południu ludności czeskiej. To bardzo często były te spisy pruskie były wykorzystywane, ale nie tylko spis 1910 roku, ale wykorzystywano także wyniki tak zwanego spisu szkolnego z 1911 roku, który dotyczył udziału dzieci polskich w szkołach podstawowych w Prusach. I częściej nawet wykorzystywano, strona polska wykorzystywała te dane, dlatego że one były z punktu widzenia polskich interesów bardziej korzystne, jakby pokazywały większy udział procentowy tych dzieci polskich w poszczególnych gminach czy powiatach Prus, niż pokazywał to spis powszechny, który się odnosił do całej ludności. Też tutaj mamy taki przykład, że za podkład służy mapa z rozmieszczeniem dzieci polskich w szkołach podstawowych i czerwoną linią jest naniesiona propozycja zachodniej granicy, jak widać tutaj przez Komitet Narodowy Polski. I też widać, że miejscami ona biegnie po jakby granicach powiatów no, z istotną dominacją tych dzieci polskich, a w części północnej dość swobodnie od nich odbiega, bo tam, gdzie znaczy, jakby przy wytyczaniu granic czy propozycji granic, oczywiście nie brano jakby tylko składu narodowościowego czy religijnego, ale dochodziły też kwestie gospodarcze, kwestie strategiczne, polityczne i tak dalej, i tak dalej.
Tu mamy inny przykład, bardzo szczegółowa mapa, mapa topograficzna, to jest północny Spisz i to są Tatry Wysokie. I tutaj jest bardzo ciekawy taki przykład mapy topograficznej drukowanej, gdzie mamy różne propozycje granicy polsko-czechosłowackiej, które pojawiały się w latach 20-22. A potem jest doklejona kartka i ręcznie są wrysowane granice z roku 24 po obradach Komisji Delimitacyjnej w Brnie. Czyli mamy na jednej mapie i nanoszone propozycje granic sprzed kilku lat i już można powiedzieć, że jest to mapa delimitacyjna. Tyle jest to ciekawe, że tu została ręcznie wrysowana granica czy przebieg granicy polsko-czechosłowackiej na północnym Spiszu i na tym obszarze ten odcinek granicy jest niezmienny od 22, od 24 roku do dzisiaj. To jak wiadomo, jeżeli odnosimy się do granic międzywojennych, jest to rzadkość. Tu akurat taki przykład jest. To jest bardzo dokładna mapa topograficzna. Ale tutaj też mamy przykład innego pogranicza. Jest to pogranicze polsko-litewskie na Suwalszczyźnie i Wileńszczyźnie. I też mamy nadrukowane trzy propozycje linii demarkacyjnej między Polską a Litwą z roku 19 i naniesiona kredką propozycja linii demarkacyjnej naniesiona przez stronę polską. I tu mamy taki rzadki przypadek, że mamy dokumentację, która odnosi się bezpośrednio do mapy. To, tak jak już pani profesor wspomniała, było to dość rzadkie, ale takie przypadki się zdarzały i oczywiście wszelkie mapy z takimi odręcznymi rysunkami były dla nas szczególnie jakby ciekawe i tak poznawczo bardzo cenne. Tu z kolei jest mapa, która pokazuje rozmieszczenie ludności niemieckiej, znaczy wyniki plebiscytu na Śląsku, czyli obszary, które głosowały za Polską i za Niemcami w podziale na miasta, gminy i dwory. Ten sam plebiscyt na zupełnie innej mapie, zupełnie inną metodą pokazane te same wyniki tego samego plebiscytu i znowu ręcznie wrysowane kilka wersji takich granicznych i ręcznie dorobiona legenda, co też znowu jakby poznawczo czy merytorycznie są to bardzo cenne elementy. Tutaj mamy z kolei jakby pogranicze południowe, czyli mapę pokazującą granice językowe polsko-czesko-słowackie, zasięg języka czeskiego, polskiego, słowackiego i dość szeroką, wyraźnie widoczną strefę przejściową. Jest to taki mapa szkic, która jest opracowana przez jednego z ekspertów konferencji paryskiej, profesora Nicza, który był i ekspertem, i profesorem slawistyki na UJ-cie i bodajże w Lwowie. Mapa, która pokazuje bardzo wyraźnie, że na tych spornych obszarach z tego terenu, czyli na Śląsku Cieszyńskim, na Orawie, te obszary wyraźnie są w strefie albo języka polskiego, albo gwar takich przejściowych. Dużo bardziej jest to skomplikowane na Spiszu. Natomiast jest to jeden rodzaj, taki szkic i na tej podstawie mamy zrobioną dokładnie mapę na podstawie tych samych danych, na podstawie opracowania tego samego profesora. To jest mapa, która została dołączona jakby oficjalnie do bardzo obszernej dokumentacji dotyczącej właśnie rozgraniczenia Spiszu, Orawy i Śląska Cieszyńskiego. Oczywiście wszystko przygotowane w języku tutaj francuskim, czyli mamy i szkic i mapę potem na podstawie tego szkicu opracowano. Tutaj już kończę, obiecuję. Tutaj, proszę Państwa, mamy dokładniejszą mapę samego Śląska Cieszyńskiego i też mamy przykład jakby dokumentacji bezpośrednio odnoszącej się do mapy. Mamy mapkę, gdzie są zaznaczone na żółto obszary wydobycia węgla, na biało obszary od listopada 18 roku administrowane przez Polskę, a na niebiesko przez Czechy i kredką wrysowane dwie propozycje jakby podziału tego obszaru i z dokumentu opracowanego przez polskiego dyplomatę, który był adresowany do Piłsudskiego i dołączona była ta mapa z tego dokumentu, wynika, że przy tym dyplomacie te dwie linie wrysował Dmowski,
Natomiast to nie są propozycje podziału Śląska Cieszyńskiego przez Romana Dmowskiego, wręcz przeciwnie, on pokazał propozycje wysuwane przez międzynarodowe komisje, z którymi on absolutnie się nie zgadzał, co w raporcie zostało podkreślone. Uważał, że sytuacja tu rozwinie się dużo korzystniej dla Polski, że cały ten obszar zostanie Polsce przydzielony. Jak wiadomo, rok później ten obszar został podzielony wzdłuż Olzy w sposób dużo bardziej niekorzystny niż wynikało to z tych propozycji, zwłaszcza z tej linii czerwonej. Proszę Państwa, to tak jak mówiłem, to są tylko przykładowe mapy, natomiast po analizie i tych map, i dużo większej ilości map, nasuwają się takie fundamentalne pytania. Przy wielu mapach nie wiemy, kto był twórcą, a kto był przekonywanym do przedstawionej idei. Przy niektórych wiem, chociaż kto był twórcą, ale nie przy wszystkich. Nie zawsze wiemy, czyje idee były zaprezentowane na danej mapie, bo przy niektórych nie mamy autora, nie mamy daty, nie mamy wydawcy, nie mamy jakby punktu odniesienia, nie mamy dokumentów. Nie zawsze wiemy też, jaką rolę te dokumenty jakby odegrały tak bezpośrednio w trakcie konferencji. Nie wiemy też, na ile opracowania, te kartograficzne czy analityczne, miały realny wpływ na decyzje polityków. Znaczy i z dokumentów, i z map próbujemy na te pytania odpowiadać. Na część udało się odpowiedzieć, do niektórych map mamy już informacje takie pewne, czy różnego rodzaju hipotezy, do niektórych mamy nadzieję, że jeszcze je odnajdziemy. Tych pytań jest dużo, ale to właśnie o to chodzi, żeby w tego rodzaju badaniach pytań było dużo i żebyśmy próbowali na nie odpowiedzieć. Oczywiście nie ma żadnej pewności, że na wszystkie uda się odpowiedzieć. Nawet jest pewność, że się na wszystkie nie uda odpowiedzieć, ale zawsze należy próbować odpowiedzieć. Proszę Państwa, te mapy, które tutaj były prezentowane, są ze zbiorów Archiwum Aknowy w Warszawie, ze zbiorów Archiwum Muzeum Niepodległości w Warszawie i ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu. Ja ze swojej strony dziękuję Państwu. Bardzo dziękuję pani profesor Konopskiej, bardzo dziękuję panu profesorowi Barwińskiemu. A teraz, proszę Państwa, zapraszam główną bohaterkę naszego dzisiejszego spotkania, zwycięzczynię drugiej edycji konkursu imienia profesora Stanisława Aleksandrowicza, panią Marię Kuźmę. Pani Maria opowie nam o wykorzystaniu GIS do oceny kartometryczności wybranych źródeł kartograficznych wykorzystywanych podczas konferencji paryskiej. A więc jest to referat korespondujący z tytułem pracy, która została zgłoszona i która została nagrodzona. Pani Mario, serdecznie zapraszam. Dziękuję serdecznie. Czy już prezentację widać? Tak, widać prezentację, widać panią i wszystko dobrze słychać. Świetnie. Także szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, dzisiaj przedstawię moją pracę magisterską dotyczącą wykorzystania GIS w ocenie kartometryczności wybranych źródeł kartograficznych będących przedmiotem dyskusji na konferencji paryskiej. Pani Mario, wyłączyła pani mikrofon. Przepraszam, a i ponownie. Coś mi się nie chce slajd zmieniać. Prawdopodobnie jakoś źle udostępniłam ekran, prawda? Chwileczkę. Jeżeli będzie taka potrzeba, ja mogę u siebie otworzyć prezentację. Teraz jest widoczna. O, zmienia się. Przeskoczyłem. Tak. Dobrze, świetnie. W takim razie, w świetle tego, co usłyszeli Państwo w poprzedniej prezentacji, moim zadaniem było przeprowadzenie badania kartometryczności źródeł, co do których istniały dość spore wątpliwości, czy są kartometryczne. Były to wybrane mapy z dość obszernego zasobu, przede wszystkim te rękopiśmienne. I długo zastanawiałam się, w jaki sposób mogłabym w tak krótkim czasie przedstawić Państwu efekty mojej pracy. I zdecydowałam, że najlepszym sposobem będzie po prostu na samym wstępie omówienie ogólnego procesu oceny kartometryczności. Przy okazji omówię też działanie narzędzia, które stworzyłam sama, które jest uruchamiane w programie QGIS i służy do wyznaczania skali ogólnej mapy.
I dopiero później przejdę do prezentacji tego materiału, tych map oraz wyników badania kartometryczności. I jeszcze na samym końcu zaprezentuję taką moją nową propozycję wizualizacji błędów za pomocą modelu 3D. Tak jeszcze słowem wstępu chciałabym wspomnieć, dlaczego tak ważne było przebadanie kartometryczności tych map. Mianowicie moja praca ma charakter aplikacyjny, czyli tak naprawdę wyniki tego badania kartometryczności miały ogromny wpływ na to, czy te mapy w ogóle znajdą się w aplikacji webowej, służący właśnie do ich przeglądania, dzięki której użytkownik będzie mógł przeglądać te mapy za pomocą interfejsu mapowego. O tej aplikacji opowiedzą troszeczkę szerzej dr Zawadzki i dr Lupa w następnej prezentacji. W tym celu stworzyłam taką uniwersalną procedurę badania kartometryczności, która posłużyła do przebadania map bardzo różnorodnych pod względem zasięgu geograficznego czy też skali. I może przejdę już do omawiania tej procedury. Mianowicie jest to dość standardowy schemat oparty na metodzie kartograficzno-matematycznej zdefiniowanej przez profesora Koniasa. Tak jak mówię, jest ona standardowa, ponieważ opiera się na samym wstępie na kalibracji, następnie na wyznaczeniu punktów stabilnych mapy dawnej, jak i mapy referencyjnej, a następnie na przeprowadzeniu na ich podstawie analiz skali, odległości, powierzchni, czy też konstrukcji siatki zniekształceń. Jeżeli chodzi o samą kalibrację, to przeprowadziłam ją za pomocą w zasadzie metodą punktów wspólnych, ze względu na to, że większość tych map jednak nie posiadała osnowy geodezyjnej i to był najlepszy sposób. Jako taki podkład posłużył mi OpenStreetMap oraz warstwa punktowa PRNG, czyli Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych. Od razu tutaj wspomnę, że jestem świadoma tego, że to na wstępie generuje pewne błędy, ze względu na to, że te centroidy reprezentujące powierzchnię miejscowości zmieniają się z biegiem lat. Natomiast jednak to było najlepsze rozwiązanie, jakie mogłam zastosować. Taką nowością, którą wprowadziłam do tego schematu, jest kalibracja map do układu lokalnego. Jest to taki układ, tak naprawdę środowisko, w którym te mapy zachowują się jak taki oryginalny arkusz papieru. Było to niezbędne do przeprowadzenia analizy skali, ze względu na to, że ja potrzebowałam tych pomiarów dokonanych właśnie na takim oryginalnym arkuszu mapy, więc stworzyłam sobie takie środowisko, w którym ten cel po prostu osiągnęłam. Jeszcze jedną nowością jest model 3D, który wizualizuje błędy metodą trójwymiarową. I teraz chciałabym pokazać to narzędzie automatyzujące skalę ogólną mapy. Automatyzujące wyznaczanie skali ogólnej mapy. Na slajdzie mogą Państwo zauważyć interfejs narzędzia. Wymaga ono od użytkownika wczytania punktów stabilnych mapy referencyjnej oraz mapy dawnej, a także wskazania lokalizacji warstwy wyjściowej, która jest w postaci tabeli atrybutów. Samo narzędzie wyznacza, można powiedzieć, dwa zestawy macierzy odległości. Jeden zestaw dla tych punktów stabilnych mapy referencyjnej, a drugi dla punktów stabilnych mapy dawnej. I dokonuje na tej podstawie obliczeń. Teraz mogą Państwo zobaczyć przykładową tabelę wynikową. I jeżeli Państwo spojrzą na pierwszy rekord, to ja może tak szybciutko wytłumaczę, jak ono działa. Mianowicie te dwie pierwsze kolumny to są numery ID punktów, czyli ten pierwszy rekord oznacza, że od punktu zerowego do punktu pierwszego wyznaczana jest odległość, czyli ten dystans rzeczywisty w kolumnie trzeciej, następnie dystans na mapie dawnej, a następnie te wartości są, dokonywany jest iloraz tych wartości i skala lokalna jest widoczna w przedostatniej kolumnie. Natomiast ostatnia kolumna to uśrednienie tych wszystkich wartości skal lokalnych, czyli nasz wynik.
I teraz już przejdę do przedstawienia obiecanych materiałów. Podzieliłam je na 4 kategorie, różnicujące je właśnie pod względem zasięgu geograficznego, między innymi. I taką pierwszą kategorią są mapy dotyczące spraw związanych z granicą zachodnią. Wybrałam pierwszy sposób wizualizacji tych błędów jako siatkę zniekształceń, ponieważ jest to ona dość powszechna, jest dość łatwa do wykonania. Bardzo szybko się ją wykonuje w aplikacji Map Analyst. I co jeszcze ważne, ta aplikacja Map Analyst posiada bardzo, bardzo ważną funkcję, mianowicie wzmacnianie tych zniekształceń, które nie są widoczne w przypadku mapy kartometrycznej. Tak jak mogą Państwo zobaczyć po lewej stronie, ta ilustracja pokazuje już siatkę zniekształconą, na której w zasadzie tych zniekształceń nie widać. Po zastosowaniu trzykrotnego wzmocnienia już po prawej stronie mogą Państwo zobaczyć, że już w tym momencie te błędy są widoczne. Można je z łatwością zlokalizować. Są one rozmieszczone równomiernie na całym obszarze mapy, dlatego ja uznałam, że jest ona kartometryczna, a te błędy po prostu wynikają z niedokładności wyznaczenia punktów stabilnych. Co jest dość naturalną rzeczą, ponieważ ta mapa zbyt dużo szczegółów nie ma, a jednak korzystałam tutaj z warstwy PRNG, tak jak już wcześniej wspomniałam. Następną kategorią są mapy dotyczące Śląska Cieszyńskiego i tu wybrałam takie dwie przykładowe mapy, które są bardzo zbliżone pod względem zniekształceń. Tym razem zaprezentuję Państwu wizualizację metodą okręgów. Im większy ten okrąg, tym większa suma błędów odległości w danym punkcie. I tutaj myślę, że to, co się rzuca w oczy, to te zniekształcenia znajdujące się na wschodniej granicy mapy. Być może spowodowane są tym, że ta wschodnia granica nie była przedmiotem dyskusji, dlatego nie skupiono się na tym, żeby ją wiernie odwzorować. Co więcej, tu szczególnie na lewej ilustracji widać, że te błędy znajdują się również w centrum. Ja myślę, że to jest spowodowane tym, że szczególnie ta mapa po lewej stronie, bardzo dobrze to widać, one obie były zgięte w pół, natomiast tutaj na tej lewej ilustracji lepiej to jest, bardziej jest to widoczne. I to oczywiście już powoduje pewne zniekształcenia, a do tego dochodzi jeszcze być może nieprawidłowo wykonany skan i dlatego te błędy są tam umiejscowione. Co jeszcze mogę tutaj wspomnieć, to na prawej ilustracji widoczny jest troszeczkę większy błąd na południu mapy. I to, co zauważyłam, to po prostu zupełnie inny przebieg torów kolejowych na tych dwóch mapach oraz na podkładzie OSM, co powoduje ten właśnie błąd. Jeszcze jedną kategorią są mapy przedstawiające obszar dawnych ziem Polski. I tutaj zdecydowałam się znowu na metodę okręgów, a także na siatkę trójkątów. Dobrze. I tutaj jednoznacznie te dwie metody wskazują na to, że te błędy umiejscowione są na północy mapy. Ten największy okrąg widnieje w mieście Lipawa. Jest ono położone nad brzegiem Morza Bałtyckiego, więc ta linia brzegowa prawdopodobnie mogła się przesuwać z biegiem czasu i to powoduje ten błąd. Co więcej, widoczne są jeszcze na północnym zachodzie widoczne są błędy umiejscowione na wyspach. To, czego jestem pewna, to to, że one po prostu były nie dość dokładnie zarysowane i to też wygenerowało ten błąd. Ogólnie mapa jest kartometryczna. I to ta ostatnia już kategoria, do której należy ta mapa rękopiśmienna, to mapy dotyczące spraw granicy południowo-wschodniej i to właśnie co do takich map istniały największe wątpliwości. Ja powiem szczerze, też miałam wątpliwości ze względu na to, że jest
tutaj dość duża, zastosowana duża generalizacja sieci rzecznej, a także miasta zaznaczone warstwą, znaczy zaznaczone punktowo. Tutaj prezentujemy to do okręgów ze względu na to, że tutaj najlepiej widać te wszystkie zniekształcenia, które występują. Są one raczej równo rozmieszczone na całej powierzchni mapy. Tutaj widoczne są takie największe błędy w części zachodniej. Ale tak jak mówię, bardzo ciężko było tutaj umieścić punkty stabilne ze względu na małą szczegółowość głównie właśnie tych symboli, to znaczy tych punktów, które reprezentują miasta. Ogólnie było to dość dużym zaskoczeniem, że takie mapy są kartometryczne. I korzystając z tej okazji, chciałabym Państwu zaprezentować model 3D, który obrazuje dokładnie te same błędy, czyli te same sumy błędów odległości, tylko że w sposób trójwymiarowy. Tutaj, gdzie jest największa wypukłość mapy, to tam jest największy błąd. Dodałam tutaj jeszcze taką czerwoną płaszczyznę, która oddziela te błędy największe od tych najmniejszych, czyli tutaj są oddzielone te obszary najmniej zniekształcone. Oczywiście tą metodą można dowolnie modyfikować te prezentacje, te wizualizacje, ponieważ tutaj stosuje się pewien współczynnik przewyższenia. I zaczęłam zastanawiać się, czy taka metoda nie byłaby najbardziej czytelna dla użytkowników, znaczy dla odbiorców, którzy nie są związani na co dzień z kartograficznymi metodami prezentacji, czy też w ogóle z kartografią. I przeprowadziłam takie badanie, które już jakby nie można zaliczyć do mojej pracy magisterskiej, ponieważ było przeprowadzone już po jej napisaniu. Mianowicie przedstawiłam 70 respondentom 5 różnych form wizualizacji błędów. Byli to moi koledzy, koleżanki, o których ja doskonale wiedziałam, że nie mają styczności z kartografią. I poprosiłam ich, aby wskazali, która z tych metod jest dla nich najbardziej czytelna, a która najmniej. Ta ocena 5 to była forma najbardziej czytelna, natomiast 1 to forma najmniej czytelna. I tutaj jednoznacznie można zinterpretować te wyniki, mianowicie ten model 3D oraz siatka zniekształceń wypadają tutaj najlepiej, czyli są najbardziej czytelne dla takich odbiorców. Tutaj w środku w zasadzie są izolinie zmienności skali, natomiast te najmniej czytelne formy to metoda okręgów oraz siatka trójkątów. I tutaj w zasadzie podsumowując, chciałabym zaznaczyć, że te mapy budzące największe wątpliwości okazały się w zasadzie tak samo dokładne jak te, które posiadały skalę czy też siatkę. Nie wzbudzające większych podejrzeń. I tym samym zrealizowałam cel, jakim było przebadanie tych map pod względem kartometryczności oraz stworzenie tej procedury uniwersalnej. I oczywiście więcej map zostało przebadanych za pomocą tej procedury, natomiast te wybrane zostały umiejscowione w mojej pracy magisterskiej i bardzo dziękuję już za uwagę. Dziękuję. Również bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, ja tutaj zanim przekażę głos dalej, chciałbym powiedzieć, że ogromne wrażenie Pani Mario zrobiło na mnie to badanie, które na koniec Pani przeprowadziła wśród znajomych. Tych 70 osób, która z metod prezentacji zniekształceń jest najbardziej czytelna dla nich. Nie? Świetna rzecz, też to dla nas jest jakaś wskazówka, w jaki sposób te zniekształcenia przedstawiać, tak? Czyli co do ludzi najbardziej przemówi. Świetny pomysł, bardzo dziękuję za referat. Proszę Państwa, w tej chwili poproszę panów doktorów Michała Lupę i Mateusza Zawadzkiego, którzy zaprezentują nam
referat pod tytułem Architektura i aspekty techniczne cyfrowego repozytorium kartograficznych źródeł historycznych. Spuścizny po konferencji paryskiej. O, widzę, że już jest prezentacja gotowa, także oddaję głos. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, razem z kolegą doktorem Lupą pozwolimy sobie przedstawić referat, który jest referatem, powiedziałbym, bardzo technicznym. Temat, tytuł wystąpienia, tak jak tutaj Państwo widzą. Na początku chciałbym jednak pokrótce zarysować treść naszego wystąpienia. Na początku omówimy, jak nasz referat wpisuje się w ogólne i szczegółowe cele projektu. Następnie omówimy procedurę opracowania metadanych dla źródeł historycznych. Następnie zaprezentujemy architekturę rozwiązania oraz strukturę bazy danych, a na samym końcu zostaną omówione techniczne aspekty udostępniania źródeł historycznych. Proszę Państwa, podstawą badań historyczno-geograficznych są źródła zgromadzone i udostępniane w archiwach, bibliotekach czy też muzeach. Zwrot cyfrowy, określany w literaturze przedmiotu jako digital turn, spowodował lawinowy przyrost cyfrowych kopii źródeł historycznych. Otwarte repozytoria cyfrowe to obecnie bardzo dynamicznie rozwijający się element humanistyki cyfrowej. Należy tutaj dodać, że ważnym kierunkiem rozwoju badań wydaje się być tworzenie tematycznych baz źródeł historycznych, zbierających, porządkujących i udostępniających materiały do analiz. Jest to ważne, gdyż udostępnione dotychczas źródła są często rozproszone, niekompletne i niespójne. Opracowana w ramach projektu cyfrowa baza źródeł historycznych udostępnionych online jest elementem powstającego właśnie takiego repozytorium. Materiał źródłowy zawiera powiązane tematyczne dokumentacje w postaci kartograficznych źródeł historycznych i rękopiśmiennych, tych źródeł, o których więcej było powiedziane w pierwszym referacie. Zaprezentowane tutaj rozwiązanie jest przykładem właśnie tego nowego typu kolekcji tematycznej w odróżnieniu od kolekcji instytucjonalnych, takich jak muzealnych czy bibliotecznych, które mają zróżnicowany zasób, często o charakterze lokalnym. Projektowana cyfrowa baza źródeł zapewnia infrastrukturę do agregacji źródeł pochodzących z różnych niezrzeszonych bibliotek i archiwów, jak na przykład wspomniana tutaj wcześniej już Biblioteka Polska w Paryżu, Archiwum Agnowych, Biblioteka i Muzeum Prezydenta Woodrowa Wilsona i tak dalej. A najważniejszą funkcją cyfrowej kolekcji nie jest jej przechowywanie, to istotnie. Głównym zadaniem nie jest przechowywanie, ale tematyczne uporządkowanie i udostępnienie. Dostępność zasobów sprawia, że korzystają z nich nie tylko badacze z różnych dyscyplin nauki, ale również osoby zainteresowane tematyką prezentowaną w źródłach kartograficznych. Stąd w celu ich efektywnego wyszukiwania, identyfikowania, a następnie wykorzystania, wykonuje się ich opisy w postaci metadanych. Metadane przestrzenne, które były przedmiotem opracowania, metadane przestrzenne, które tutaj zostaną zaprezentowane, były przedmiotem opracowania pani magister Marii Kuźmy. Prezentują one zasięg geograficzny treści źródła. Z kolei metadane opisowe zawierają podstawowe informacje, jak na przykład tytuł, zawartość, dostępność oraz informacje, które pomagają użytkownikom w odkrywaniu i określaniu przydatności źródeł do celów na przykład badawczych, edukacyjnych lub popularyzatorskich. W prezentowanym projekcie metadane opisowe i przestrzenne zostaną udostępnione za pomocą interfejsu mapowego. Implementacja takiego rozwiązania pozwala na intuicyjne i efektywne wyszukiwanie map dawnych dla określonego obszaru badawczego. Proszę Państwa, tutaj zaprezentuję procedurę opracowania metadanych dla źródeł udostępnionych w naszym repozytorium. Temat czy etap kwerendy i pozyskania cyfrowych kopii źródeł kartograficznych został już omówiony przez panią profesor i pana profesora Barwińskiego.
Naszym zadaniem w projekcie było uporządkowanie zbioru i określenie identyfikatorów. Jak już zostało powiedziane w pierwszym referacie, zgromadziliśmy potężny, bo tak to należy określić, zbiór cyfrowych kopii źródeł historycznych, na który składa się kilkaset map i kilkaset skanów źródeł pisanych. Niewątpliwą trudnością było uporządkowanie tego zbioru i określenie właśnie wspomnianych identyfikatorów, które pozwalają nam pracować nad tym materiale. Pierwszym etapem, czy jednym z kolejnych etapów po uporządkowaniu zbiorów było opracowanie zasięgów geograficznych map, czyli metadanych przestrzennych. Etap ten w całości został zrealizowany i jest w dalszym ciągu realizowany przez naszą koleżankę, wspomnianą już panią magister Marię Kuźmę. Wykonała tytaniczną pracę, wcześniej przygotowując oczywiście odpowiednią procedurę i narzędzia, które zostały zaprezentowane w poprzednim referacie. Tak jak wspomniałem, kolejnym etapem jest opracowanie metadanych opisowych. Nie będę wchodził tutaj w bardzo w szczegóły tego etapu, ponieważ nie jest on treścią naszego wystąpienia. O szczegółach można poczytać w opublikowanym niedawno artykule. Kolejnym krokiem było opracowanie właśnie tych metadanych opisowych oraz następnie weryfikacja treści metadanych i walidacja metadanych. W kolejnym kroku całość opracowanych metadanych jest zasilana, tymi metadanymi są zasilane nasze bazy danych. Proszę Państwa, i jakby realizując te kroki, chciałbym Państwu pokazać kolejne etapy już bardziej szczegółowo. Tutaj mamy zrzut ekranu z naszej bazy, a oparliśmy się, proszę Państwa, na rozwiązaniach cloud computingowych, czyli chmurze obliczeniowej, wykorzystaliśmy do gromadzenia danych dysk Google z wszelkiego jego dobrodziejstwami. Proszę Państwa, zgromadzony i uporządkowany materiał kartograficzny został opisany w postaci tabelarycznej. Zostały mu nadane identyfikatory, została określona ścieżka dostępu do tego materiału, sygnatura oraz krótka informacja opisowa. Tak skonstruowane i udostępnione wewnątrz zespołu materiały pozwoliły nam na dalszą pracę z tym materiałem. Tutaj mamy, proszę Państwa, już przedstawiony przykład metadanych przestrzennych opracowanych przez panią Marię Kuźmę. Dobrze. Proszę Państwa, tak jak już wspomniałem, nasze źródła kartograficzne i opisowe zdeponowaliśmy w dysku Google. Oczywiście jest to dysk z rozszerzonym, w standardzie premium, rozszerzonymi możliwościami. Jak dobrze wiemy, standardowy dysk Google ma miejsca tylko 15 giga. Przy naszym zasobie grubo przekraczającym 100 gigabajtów był on niewystarczający, stąd pozyskaliśmy wersję premium tego rozwiązania. Podzieliliśmy materiał, jak już wspomniałem, na źródła kartograficzne i źródła pisane i zdeponowaliśmy go na wspomnianych rozwiązaniach chmurowych. Jak już zostało wspomniane, nasz zespół liczy 8 osób i każda z tych osób pracuje nad opracowaniem tychże metadanych. Aby było to możliwe i realne do wykonania, a trzeba zaznaczyć, że pracujemy w różnych częściach Polski, zastosowaliśmy narzędzia dostępne z poziomu dysku Google w postaci formularzy, które posłużyły nam do wprowadzania informacji opisowych, czyli tworzenia metadanych dla wskazanych typów źródeł historycznych. Ten etap pozwalał nam zgromadzić w jednym miejscu uporządkowane informacje. Następnie informacje były zapisywane w arkuszach kalkulacyjnych, oczywiście w chmurze obliczeniowej, które w następnym kroku są weryfikowane przez zespół badawczy
pod kątem ich poprawności. Jak już zostało powiedziane w pierwszym referacie, mamy do czynienia z materiałem historycznym bardzo trudnym w zakresie interpretacji treści, typów, czy jak na przykład data powstania, autor i odpowiednie wykorzystanie, czy właściwe wykorzystanie tego źródła. Stąd ten etap weryfikacji informacji jest tutaj bardzo istotny, ponieważ mamy możliwość powtórnego przyjrzenia się zgromadzonym informacjom i ewentualnemu zastosowaniu stosownych uzupełnień poprzez wprowadzanie informacji już w wynikowym arkuszu. Następnie materiał ten jest przekazywany do kolejnego etapu, do etapu już szczegółowej walidacji i udostępnienia tych danych użytkownikowi poprzez rozwiązania, o których więcej opowie kolega doktor Lupa. Już będę udostępniać Państwu prezentację. Czy teraz jest widoczne? Slajdy są widoczne. Tak, widoczne jest. Dobra. To jest mój slajd. Szanowni Państwo, przepraszam za chwilowe problemy techniczne z mojej strony. Moja część wystąpienia skupi się głównie na aspektach technicznych naszego rozwiązania. Chciałbym opowiedzieć o sposobie przechowywania, gromadzenia, zasilania, a także udostępniania zebranych danych w sieci. Dla części z Państwa rozwiązanie to będą wydawać się oczywiste. Pozostali być może dowiedzą się czegoś nowego, natomiast no mam nadzieję, że nie będę zbytnio przynudzać i przytłaczać terminami informatycznymi. Zacznę od podstaw związanych z organizacją środowisk naszej pracy. I tutaj wszystko tworzone jest zgodnie ze sztuką wytwarzania oprogramowania, gdzie funkcjonuje podział na środowisko deweloperskie, testowe i produkcyjne. Wszystkie nasze serwery mają maszyny wirtualne, serwery to znajdują się na terenie UMCS-u. My łączymy się do tych serwerów zdalnie. Jak już Mateusz wspomniał, pracujemy w środowisku rozproszonym. Wszyscy jesteśmy tak naprawdę z różnych ośrodków akademickich i miast. Jakby ze względu na fakt, że korzystamy z oprogramowania GIS firmy Esri, mam na myśli ArcGIS, ArcGIS Server, tutaj te nasze serwery są serwerami Windowsowymi. Jakby podział na środowisko deweloperskie, testowe i produkcyjne, on jest niezbędny, znaczy niezwykle ważny z punktu widzenia wytwarzania oprogramowania. W środowisku deweloperskim pracujemy z kodem, tworzymy rozwiązania od podstaw, zasilamy bazę danych itd., itd. Natomiast w kolejnym kroku publikujemy nasze rozwiązania do środowiska testowego, gdzie każdy z nas może wyłapać jakieś błędy, jeżeli nie zrobił tego na etapie wytwarzania takiego oprogramowania, tworzenia bazy danych i tak dalej. Środowisko testowe jest po to. Więc jakby w projektach informatycznych są ludzie, którzy mają po prostu pracują na stanowisku testerskim i jakby ich jedynymi zadaniami jest to, żeby właśnie wyłapać wszystkie ewentualne błędy. My tutaj jesteśmy sami testerami dla siebie. No i potem, gdy testy przeprowadzone testy są pomyślne, publikujemy nasze rozwiązania do tak zwanej produkcji, czyli serwera produkcyjnego, za pośrednictwem którego nasze dane i serwisy udostępniane są na zewnątrz. Jakby podział na te trzy środowiska jest też niezwykle istotny ze względu na jakość metadanych, bowiem w pierwszym etapie my oglądamy te metadane, które zasilają nasze bazy publikowane w środowisku deweloperskim. Patrzymy z grubsza, czy nie ma żadnych problemów rzucających się w oczy, czy wszystkie informacje są kompletne, czy mapy wyświetlają się, jeżeli są skalibrowane tam, gdzie mają się wyświetlać itd., itd. Oczywiście mamy mechanizmy walidacji i kontroli jakości, o których jeszcze powiem, ale jakby
Proszę mi wierzyć, że w przypadku metadanych historycznych bardzo ciężko jest stworzyć narzędzie, które sprawdza te metadane w sposób automatyczny na 100%. Dlatego po publikacji do środowiska testowego przeprowadzona jest bardziej wnikliwa analiza na tym etapie. No i jeżeli zachodzi taka potrzeba, to te dane wysyłane są do autorów metadanych, jeżeli znajdziemy jakieś nieścisłości. Jakby w naszym przypadku to jest kilka osób, które tworzą takie metadane, stąd jakby wtedy mamy możliwość interakcji z takimi osobami. Dopiero potem możemy być pewni, że nasze publikowane przez nas treści nadają się do pokazania światu, to znaczy do wysłania do serwera produkcyjnego. Przepraszam, mam problemy z gardłem, więc muszę się nawilżyć. Dobra. Chciałbym teraz zagłębić się bardziej w szczegóły implementacji rozwiązania. Na bieżącym slajdzie widzą Państwo taki diagram przedstawiający główne komponenty systemu wraz z etapami przetwarzania informacji, które te komponenty realizują. Rozpoczynając od lewej, metadane zbierane są przez ekspertów, specjalistów jakby z różnych dziedzin poprzez wypełnianie odpowiednio przygotowanych formularzy Google, o których mówił Mateusz. Formularze te są tworzone tak, aby zbierać informacje w sposób, zbierać informacje tak, aby można było je potem przełożyć, przetransformować do postaci zgodnej ze schematem bazy danych. Jakby mamy dwie możliwości obsłużenia naszych formularzy. Pierwszy to jest automatyczny wyzwalacz, jakby w nomenklaturze IT nazywany triggerem, który umożliwi proces ETL, to jest na naszym serwerze FMI, to jest oprogramowanie umożliwiające ekstrakcję, transformację danych i załadowanie ich do bazy w takim telegraficznym skrócie. I ten proces jest uruchamiany wtedy, gdy nowe informacje pojawią się na formularzu Google. Drugi ze sposobów to ręczne pobranie takiego formularza jako plik CSV czy plik XLS i podanie go po prostu jako parametr wejściowy w menadżerze takiego FMI serwera, ręcznie odpalając ten proces ekstrakcji danych. Drugim źródłem są pliki rastrowe i wektorowe. W przypadku plików rastrowych są to po prostu pliki TIFF, które są jakby nazwane zgodnie z identyfikatorami funkcjonującymi w metadanych, o których wspomniał Mateusz, tak aby udało się to powiązać z plikami tabularycznymi. Dane wektorowe to pliki shapefile, które reprezentują zasięgi, ekstenty danych, które nie dało się w żaden sposób skalibrować. Także w tym przypadku, jeżeli wiadomo, iż źródła te dotyczą jakiegoś obszaru, postanowiliśmy przygotować zasięg tych informacji w postaci wektorowej. I po ekstrakcji następuje proces walidacji i transformacji metadanych. Tutaj walidacja obejmuje takie czynności jak sprawdzenie kompletności metadanych oraz ich czyszczenie czy konwersja. Transformacja zaś się przekształca do formatu zgodnego ze schematem bazy danych. Widzą też Państwo, że zasilanie danych dotyczy dwóch baz. Jakby zdecydowaliśmy się na ten krok ze względu na fakt, iż chcemy stworzyć dwie aplikacje umożliwiające dostęp do danych. Pierwsza z nich bazować będzie na geobazie profesjonalnej, takiej bazie danych, która jest wyposażona w mechanizmy składowania i przetwarzania danych geograficznych. Na tym slajdzie nazwana została geobazą. Geobaza ta jest zbudowana z wykorzystaniem takiej bazy jak SQL Server, na której zbudowaliśmy sobie strukturę geobazy profesjonalnej ESRI, czyli twórcy firmy produkującej oprogramowanie ArcGIS, gdzie został zainstalowany taki schemat SDE. Geobaza ta pełni rolę źródła dla serwisów mapowych publikowanych za pomocą tego właśnie ArcGIS serwera, o którym wspomniałem. W tym wypadku są to źródła zgodne ze standardami OGC, czyli takie serwisy jak WFS i WMS. Serwisy te następnie są wykorzystywane w aplikacji mapowej, która w oparciu o te serwisy wykorzystuje je do wyświetlania i wyszukiwania danych.
Drugą z baz jest standardowa relacyjna baza danych, która będzie przechowywać wszystkie zebrane informacje w takiej znormalizowanej strukturze. Baza ta będzie źródłem danych dla aplikacji umożliwiającej dokonywanie standardowej kwerendy, wyszukując zasoby według różnych kluczy, na przykład słów kluczowych, nazwy autorów, daty itd. Wyniki te będą wyświetlane w tej aplikacji bez georeferencji, będą to po prostu skany. Zdecydowaliśmy się rozdzielić jakby te dwa podejścia ze względu na fakt, iż geobaza i ta struktura SD, a co za tym idzie te serwisy mapowe publikowane za pomocą ArcGIS serwera, mają problem ze znormalizowanymi strukturami bazy danych. Nasza geobaza posiada taką zdenormalizowaną strukturę, która się składa z dwóch tabel przechowujących jedynie ograniczone atrybuty metadanych, no i oraz geometrię. Jedna tabela dla rastrowej, druga dla wektorowego typu danych. Jakby z drugiej strony klasyczna wyszukiwarka danych dla osób przyzwyczajonych do tradycyjnych kweryn będzie według nas wartością dodaną. Schemat klasycznej bazy danych mogą Państwo zobaczyć na tym slajdzie. Schemat ten podzielony na dwie części. Po lewej stronie geograficzne, po prawej historyczne. Część pierwsza geograficzna przechowywać będzie informacje ułatwiające wyszukiwanie według województw, powiatów, regionów, miejscowości itd. Druga część historyczna to znormalizowana struktura tabel, która jest zorientowana na przechowywanie metadanych dotyczących map i dokumentów, informacji powiązanych z tymi danymi ludźmi, zdarzeniami, a także samych map i dokumentów. W tym miejscu chciałbym poświęcić chwilę uwagi geobazie i jakby w nawiązaniu do tego, co powiedziałem, baza ta jest zbudowana za pomocą SQL serwera, który ma zainstalowany cały ten schemat umożliwiający współpracę z ArcGIS-em. W geobazie jest stworzono też coś takiego jak Mosaic Dataset. Jest to świetne narzędzie do składowania rastrów, no bo te rastry wyeksportowane do bazy danych trzeba później jakoś jeszcze obsłużyć, tak żeby można było w jakiś sensowny sposób je wyświetlać na mapie. Te oczywiście dodatkowo metadane w ograniczonej formie też są tutaj przechowywane, jednak jest to ta sama tabela co rastry. Stąd to wykorzystanie metadanych w tym kontekście jest dosyć ograniczone. Geobaza zawiera także drugą tabelę, która przechowuje dane wektorowe dotyczące ekstentów. Te dwie tabele są źródłem dla serwisów WMS i WFS, które są zbudowane za pomocą ArcGIS serwera. Tutaj przykład po lewej stronie wszystkich zasobów rastrowych zgromadzonych w geobazie w postaci właśnie tego mosaic datasetu. Oczywiście jakbym się przybliżał, to pojawiałyby się, one są w tym momencie nałożone wszystkie na siebie, natomiast jakbym się przybliżał, to pojawiałyby się inne mapy, w każdym razie one w tym momencie są nałożone, natomiast jakby ta konstrukcja umożliwi później odpowiednie wyszukanie tylko danych, które nas interesują. Po prawej stronie te ekstenty wektorowe, oczywiście to będzie wszystko nałożone na mapę, na jakąś mapę, na jakiś kontekst geograficzny. Tutaj Państwo widzą taką wersję testową interfejsu naszej wyszukiwarki mapowej, która tak będzie wyglądała. Będzie można za jej pośrednictwem wyszukiwać dane geograficzne. Tej drugiej aplikacji jeszcze nie mamy, jesteśmy w trakcie implementacji. Z mojej strony to tyle. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo dziękuję, Szanowni Państwo. Dziękuję całemu zespołowi, bo tak chyba możemy powiedzieć, za dosyć komplementarne przedstawienie projektu. Cieszy mnie bardzo, że członkinią tego projektu jest pani Maria Kuźma, a więc młoda absolwentka studiów, która wchodzi w bardzo poważny projekt. Mam nadzieję, że być może zobaczymy się
w październiku w Toruniu na konferencji. Proszę Państwa, mamy czas w tej chwili na zadawanie pytań, na podzielenie się swoimi wnioskami, refleksjami, a być może podpowiedzenie czegoś naszym prelegentom. Oddaję Państwu głos. Tak, a już mamy tutaj pani Dorota Borowicz. Proszę bardzo. Pani Dorota, tak, już jestem, włączyłam już głośnik. Dzień dobry. Szanowni Państwo, chciałam powiedzieć, że my we Wrocławiu w tej części zbiorów kartograficznych, która jest spuścizną profesora Romera, mamy mapy, o których Państwo tutaj mówili, pokazywali przykłady. Może zespół jest nimi zainteresowany i chciałby odwiedzić Wrocław. W związku z tym zapraszam. Tak, pani Dorota, bardzo dziękuję za informację. Chętnie się wybierzemy do Wrocławia. W takim razie zapraszam, pokażemy nasze zbiory, które no, w Państwa zainteresowaniach widać tkwią. Dziękuję za uwagę. Dziękuję również. Nie wiem, czy więcej osób, ale jedna osoba w tym zespole na pewno z Wrocławiem jest bardzo mocno związana, więc nie wątpię, że jakoś Wasze drogi się kiedyś skrzyżują. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Jeżeli w tej chwili nie ma nikogo, to ja bym chciał się tylko podzielić taką refleksją, ale najpierw zadać pytanie do pani profesor Konopskiej, chociaż być może do wszystkich państwa, jak duża jest liczba tych map, które już państwo wyeksplorowaliście? W takich liczbach bezwzględnych oczywiście tutaj chodzi tak o szacunkową wielkość. No jest to grubo ponad setka map, które mamy już zeskanowane, w miarę opisane. Nie liczymy atlasów, nie liczymy jakichś takich utworów zbiorowych jako pojedyncze mapy, tylko jako jeden egzemplarz, jako jedną sztukę. O. Tak, to bardzo ciekawa informacja, bo do tej pory w zasadzie w takim powszechnym obiegu funkcjonowało, nie wiem, może kilka map, może atlas, które były na tę okazję przygotowywane. Okazuje się, że to było całe wielkie przedsięwzięcie kartograficzne. A które z tych archiwów, o których była mowa, są szczególnie bogate w te kartografika? Powiem tak, bardzo dużo map znaleźliśmy w Bibliotece Paryskiej, ale tylko dlatego, że tam są tylko mapy. Mhm. Więc no, ich było dużo. Natomiast, tak jak mówiliśmy, materiał jest bardzo rozproszony. I w związku z tym no, trudno jest nam ocenić, nie liczyliśmy po prostu, takiej statystyki nie prowadziliśmy do tej pory, na razie staram się znaleźć jak najwięcej. Natomiast na pewno Archiwum Akt Nowych, to tak gdzieś intuicyjnie czuję, że będzie no, na pierwszym miejscu z tymi najważniejszymi mapami, a tuż za nim prawdopodobnie będzie Archiwum Niepodległości, Niepodległej Polski, czyli te dwa archiwa. A to z takiego powodu, że w Archiwum Akt Nowych są zespoły przywiezione prosto z Paryża i jest też spuścizna prywatna Paderewskiego. I w zasadzie o ile stwierdziliśmy, że bardzo zabałaganione, ja mówię zabałaganione jako użytkownik, jako kartograf, który trochę inaczej patrzy na ten materiał kartograficzny. Więc najbardziej zabałaganione dla nas są te zespoły, te teczki, które dotyczyły Komitetu Narodowego Polskiego. Tam właśnie te mapy były wyjmowane, przekładane w różne inne miejsca. To widać. Natomiast w tych spuściznach prywatnych już nie ma takiej możliwości manewru. I prawdopodobnie dlatego część z tych map
ma to połączenie z jakimś dokumentem. Z kolei wykonanie kwerendy jest o tyle trudne, że no, takie archiwum Dmowskiego czy Paderewskiego to jest ogrom materiałów również innych, nie tylko dotyczących konferencji, więc my, żeby znaleźć cokolwiek, musimy przebrnąć przez to wszystko, co jest zebrane w tych teczkach, materiałach. One często są również nieuporządkowane jeszcze, więc tak to wygląda. Natomiast no, muszę powiedzieć, że sami byliśmy zaskoczeni ogromem materiałów. I tutaj chociaż taki przykład, jesteśmy w gronie mocno kartograficznym. Przykładem jest chociażby Atlas, Encyklopedia Polska tak zwana, tak, który jest bardzo podobny do Atlasu Romerowskiego, o którym to atlasie, o encyklopedii krążyły różne opowieści. Nikt tego do końca nie przebadał. On jest oczywiście w Polsce, ale często z jakimiś brakami. To nie jest jakiś unikatowy atlas, ale dwuczęściowy. Ciągle napotykaliśmy na jego jakieś wersje z pewnymi defektami, no ale udało się znaleźć korespondencję dotyczącą wydania tego atlasu, czyli powiązać do niego jeszcze, dowiązać osoby, które włożyły dość spory wkład w jego powstanie. Nie tylko wkład merytoryczny, techniczny, ale również i finansowy. Powstawał w wielkim bólu, z wielkimi, powiedziałabym, kontrowersjami, awanturami niemalże. Więc to są bardzo ciekawe materiały. Myślę, że ten materiał opublikujemy prawdopodobnie osobno, może takie no, pojedyncze mapy, które nam się uda w ten sposób jakoś przeanalizować i dowiązać więcej materiałów. Myślę, że zasługują na przypomnienie, ale też i na dopisanie jakiegoś dalszego ciągu. Na razie nie występujemy z tego typu rewelacjami, ponieważ ja nie ukrywam, że mamy pewne takie zaburzenia w takim ogólnym obrazie, jaki powstał na temat konferencji i na temat roli kartografii. Ale dopóki tego nie sprawdzimy aż do samego dna, jak to wyglądało, no to nie będziemy tutaj robić żadnych rewolucji, bo to no, jesteśmy w trakcie badań, więc wszystko jeszcze może się zdarzyć. Natomiast myślę, że ta kwerenda rzeczywiście rzuciła trochę inne światło na ogrom materiałów kartograficznych, ale też i pisanych. Bo te materiały kartograficzne nie powstawały jako dokumenty samoistne. My, tak jak wspominałam wcześniej, znajdujemy dowiązania w korespondencji, w różnego rodzaju raportach, w protokołach z posiedzeń, w rachunkach. Tak, czyli tutaj też widać, które materiały służyły jako materiał taki propagandowy do lobbowania, którego nakłady były zamawiane dość wysokie, po to, żeby przesłać w różne miejsca, więc mamy takie listy, gdzie wysyłane były jakie materiały. Na podstawie też dokumentów dodatkowych, często telegramów, często jakichś rozkazów. Jesteśmy w stanie wyczytać, jak strona polska tutaj w Polsce, nie wyjeżdżając do Paryża, wspierała i jakie dodatkowe mapy powstawały i były wysyłane. Też te kwity przewozowe, które powstały, to są takie, powiedziałabym, okruchy, które staramy się łączyć i które no, dają nam jakiś większy obraz. Natomiast materiał fascynujący.
Tak, czekamy zatem na koniec kwerendy i te zapowiedziane rewolucje, tak? Przynajmniej... Nie, ja nie mówię, że te rewolucje będą, bo może się w ostatecznym rozrachunku okazać, że ja myślę, że wiele na pewno dopowiemy. Świetnie. Pan profesor Bogumił Szady zgłasza się. Dzień dobry, mam nadzieję, że mnie słychać i widać. Tak, słychać. Ja przepraszam, ja się troszeczkę spóźniłem, miałem problemy komunikacyjne, także jeżeli moje pytanie będzie o tym, czego nie słyszałem, to proszę je potraktować jako niebyłe. Chciałbym zapytać, mam dwa pytania. Jedno, może pytanie i uwagę. Jedno dotyczy tych materiałów historycznych, to znaczy chciałem zapytać troszeczkę o tym pani profesor Konopska powiedziała, to znaczy o materiałach towarzyszących. Mam pytanie o materiały towarzyszące, ale nie o charakterze narracyjnym, czyli korespondencje bądź jakieś rzeczy opisowe, tylko bardziej o charakterze spisowo-statystycznym. To znaczy, czy są materiały towarzyszące typu rejestrowego, które służyły podstawie, czyli były podstawą przygotowania map i co się z tym wiąże? Chciałem zapytać o kartografię wielkoskalową, bo nie, ja tutaj zdążyłem na... Nie byłem od początku. Jeżeli ta kartografia była, to proszę potraktować pytanie jako niebyłe. Po prostu interesuje mnie precyzja map, bo ta kartografia mało skalowa, no to jest kartografia bardziej konceptualna, czyli takie zasięgi ogólne pokazuje, prawda, czy jakby koncepcję granic można powiedzieć. Natomiast interesuje mnie też, czy są materiały w kartografii, kartografia wielkoskalowa, która mówi o dokładnym wytyczeniu granic państwa. Natomiast druga uwaga dotyczy, czy pytanie też, czy uwaga dotyczy referatów związanych z metadanymi i z tym, co jest wykonywane na poziomie bardziej udostępnienia tego materiału. To jest bardzo ważne, wydaje mi się, i bardzo cenne. I tu mam pytanie, bo UMCS jest członkiem konsorcjum, prawda, Dariach, gdzie też porusza się kwestie metadanych, czy kwestie jak udostępniać tego typu materiały, czy są stosowane w tych rozwiązaniach jakieś próby standaryzacji w odniesieniu do tego, co robią biblioteki i archiwa, bo materiał kartograficzny jest wszędzie w Polsce w tej chwili i czy UMCS tu jest trochę pionierem, czy się odnosi do rozwiązań już istniejących w zakresie sposobu udostępnienia materiału kartograficznego w taki sposób, w jaki tutaj było to pokazane, to znaczy z możliwością wyboru obszaru, czyli takiego indeksu geograficznego, tak jak to robi, nie wiem, bo to jest bardzo podobne do tego, co robi David Ramsey, prawda, na swoich portalach, gdzie mamy tam wiele tysięcy map, które możemy wybrać właśnie w podobny sposób, tak, czyli po słowach kluczowych, po obszarze, po dacie, czyli tych kluczy, kryteriów jest wiele. Czy tu jest jakaś większa, może ja bym zachęcał bardzo, żeby te rozwiązania może rozmawiać z archiwami, czy z bibliotekami, czy z instytucjami, które odpowiadają za udostępnianie materiału kartograficznego, bo biblioteki i archiwa mają słowa, znaczy mają pewną strukturę danych, prawda, czy strukturę opisu zasobów kartograficznych. To tyle z mojej strony, dziękuję bardzo. To może ja zacznę, dobrze, odpowiedzi na pytania. Pytałeś o mapy wielkoskalowe. Mapy wielkoskalowe są wykorzystywane, to znaczy może ja zacznę od początku, tak? Nasz projekt dotyczy kształtowania myśli o tych granicach. Czyli nie dotykamy, nie interesujemy się, przynajmniej na tym etapie teraz, bo projekt jest rozwojowy i to wszystko, co robimy, jest przygotowywane, żeby włączyć w przyszłości nawet kształtowanie granic po II wojnie światowej i tak dalej. Natomiast to, co teraz robimy i materiał, który zbieramy, dotyczy negocjacji tych granic. Czyli to, co w głowach powstawało, czyli jak gdyby ten etap trochę wyższy. Natomiast część tych koncepcji powstawała rzeczywiście na materiałach wielkoskalowych. My znajdujemy mapy topograficzne, na które nanoszona jest treść. Ta treść jest nanoszona czy to piórem wiecznym, czy to jakąś kredką, czy ołówkiem kopiowym. Jest to treść gospodarcza,
ale też i fragmenty granic. Jakieś na niewielkim obszarze, tak? Jakiś problem w ten sposób był wyjaśniany. Więc tego typu mapy są. Wielkoskalowe są plany miast. Gdańsk na przykład. Gdańsk ma pełną dokumentację, no ale Gdańsk był specjalnym miejscem zainteresowania i te negocjacje trwały dość długo, więc dla Gdańska powstał rzeczywiście szczegółowy plan na bazie wcześniejszych planów istniejących, niemieckich, ale mamy i kalkę, która powstała, i potem wydrukowany materiał. To oczywiście nie jest w jednym miejscu, żeby nie było wątpliwości, ale takie materiały się zachowały. Natomiast same mapy delimitacyjne, no tu był dzisiaj pokazany jeden taki przykład wykorzystanej mapy, gdzie były jeszcze tam dodatkowe elementy, natomiast tych map na razie nie włączamy. One są zupełnie gdzie indziej przechowywane. Tak, ich nie ma w tym miejscu, dlatego że to zupełnie inna ekipa ludzi, inne zadanie i kto inny to wykonywał. Tak, natomiast my na razie szukamy tych, które były gdzieś podstawą do tych dyskusji. To jedna rzecz. Teraz jeżeli chodzi o udostępnianie tych materiałów, tak jak było powiedziane w wystąpieniu tym ostatnim panów, my przygotowujemy, powiedziałabym, dwie przeglądarki, czyli dwa sposoby dojścia. Jeden to jest poprzez interfejs kartograficzny i stąd te wszystkie badania związane z kartometrycznością. Musieliśmy po prostu to sprawdzić, bo pokazywaliśmy Państwu dzisiaj mapy, które wyglądają jak mapy. Tak? Ale jeszcze mamy taki materiał, który, no, ja to nazywam szkicami kartograficznymi. To pokazują przestrzeń, są jakieś relacje przestrzenne pomiędzy obiektami pokazanymi na mapach, no ale to jest taka, powiedziałabym, trochę luźna relacja. Więc to jest jedna, a druga jest ta tradycyjna, gdzie wpisujemy autora, gdzie wpisujemy datę, gdzie wpisujemy jednostkę fizjograficzną, jednostkę historyczną, czyli tradycyjna, taka, powiedziałabym, linearna. W ten sposób to udostępniamy. Oczywiście baza jest tym takim, powiedziałabym, miejscem, które będzie dawało dostęp do wszystkiego, co zebraliśmy. Również teksty. Pytałeś o standardy, tak? Dublin Core jest właściwie takim naszym przewodnikiem. Podczas konferencji i organizowanych przez archiwum, przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, to jest jedna z ostatnich konferencji, gdzie mówi się o różnych standardach. Ich kierunek też gdzieś idzie w stronę tego Dublin Core, który jest, powiedziałabym, takim schematem, no, dość ogólnym, ale z możliwością dopełnienia. Myślę, że tutaj o szczegółach to pewnie powiedzą panowie doktorzy, natomiast staramy się dowiązać. Czy współpracujemy z archiwami? Współpracujemy na tyle, że robimy kwerendy. Poproszę zwrócić uwagę na to, że wtedy, kiedy zaczynaliśmy nasz projekt, to jeszcze zainteresowanie tą tematyką i digitalizacją zasobów było, no nie chcę powiedzieć, że niewielkie, ale nie aż tak ogromne, jak się to zdarzyło 19, 20, właściwie 20, 21 teraz rok, prawda? Wiele z tych materiałów jest udostępnionych, ale jak Państwo popatrzycie, w jaki sposób one są udostępniane, to nie trudno się zorientować, że materiał kartograficzny, no to są najczęściej zdjęcia. Ja wiem, że oni bardzo szybko chcą zdigitalizować i udostępnić. Jeżeli pracujemy z tekstem,
to takie zdjęcie zrobione aparatem nam wystarczy, bo przeczytamy. No ale jeżeli jest to mapa, a chcemy tą mapę użyć jako materiał źródłowy i niekoniecznie iść do archiwum, no to już ona jest niewystarczająca. Dlatego te skany, które my pozyskujemy, to są skany o ogromnej rozdzielczości, gdzie właściwie dajemy badaczowi możliwość no, pracy zdalnej z tym materiałem. Więc to jest taka przewaga, natomiast nie ukrywamy, że po tej digitalizacji, która się odbyła w ostatnim czasie w archiwach, chętnie zlinkujemy te materiały, nie zamawiając już dodatkowych skanów. Po prostu no, nie będziemy na to wydawać pieniędzy, bo to jest dość drogie. Więc tak to wygląda. Zwłaszcza, że materiał się powtarza. Tak, to, co my znajdujemy, to są kopie, piąte kopie, czwarte kopie, trzecie kopie, prawda? Więc tych materiałów jest dość dużo, widać, że wiele tego powstało. Także w ten sposób. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zbliża się godzina 13. Jeżeli ktoś ma jeszcze pytanie lub chciałby coś dopowiedzieć, to w krótkich żołnierskich słowach mamy jeszcze czas. Zapraszam. Okej, okay. Jeżeli nie, to w takim razie bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję naszym prelegentom. Gratuluję jeszcze raz zwycięzczyni pani Marii Guźmie. Gratuluję promotorce, która tak świetnie przygotowała panią magister do obrony i do konkursu. Szanowni Państwo, zapraszam do zaglądania na stronę Zespołu Historii i Kartografii, zarówno na Facebooku, jak i na stronę www. Na Facebooku i na stronie będzie opublikowany materiał z dzisiejszego spotkania, także będziecie mogli Państwo sobie na spokojnie to obejrzeć i ewentualnie zadać pytania w komentarzach. Jeszcze raz serdecznie dziękuję prelegentom, dziękuję Państwu za obecność i do zobaczenia kiedyś w przyszłości. Do widzenia.